Dzień dobry. Cześć Dominiko. Dzień dobry bardzo. Bartosz Arłukowicz nie chciał powiedzieć, czy będzie kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Będzie. No i tak to trzeba było od razu tutaj Dominikę ściągnąć, a nie tam... Po co ty z nimi rozmawiasz, wdawać się w dyskusję z politykami. Po co w ogóle, po co? No, wziąłeś i już wszystko wiemy, Mati. Mati, masz jakieś pytanie do Dominiki? Dominika? Mam dużo pytań, ale... No dawaj, dawaj. Później. Tylko proszę cię, żebyś akurat ty zwracał się do Dominiki, wiesz, z szacunkiem. Ja na przykład pani Dominiko, żeby to było, a nie to... Pani redaktor Dominiko najbardziej. No pani to nie, my realizujemy wspólnie podcasty, to już chyba jesteśmy na ty. Co? Hmm? No. Ale to, że robicie razem podcast, to wystarczy? No wiesz co, ty jesteś moim naczelnym i to wystarczy. Okay. Co Mati, co? Dziękuję, po temacie. No dobrze, czyli tak, mówisz, że Bartosz Arłukowicz wystartuje do Parlamentu Europejskiego. Tak, wystartuje. Znaczy tak mi się wydaje, dlatego że Bartosz Arłukowicz został tutaj ściągnięty po to, żeby pociągnął listę w Zachodniopomorskiem. Udało mu się to świetnie, on w kampaniach wyborczych jest bardzo dobry. No ale chyba od początku był tam taki deal, że... Martyna Wojciechowska. O, jakim autem fajnym Martyna jeździł. No. Od razu widać, że kobieta na krańcu świata. I że ekologiczna. Też. I on chyba od początku miał taki z Tuskiem taką umowę, że będzie tam wracał. A czy widzisz, nie chciał pochwalić, taki wstydliwy troszkę dzisiaj. No nie wszyscy są tacy wstydliwi. Weź Trzaskowskiego, zapytaj, czy macie na prezydenta kandydował Rzeczpospolitej. No ale on rzeczywiście nie wie. Tak, bo to w sumie od niego zależy. Ale wszyscy jego ludzie mówią, że będzie. Zaraz porozmawiamy sobie, ale dokończmy jeszcze wątek europejski, bo mówiło się też, że kierownik wyśle do Parlamentu Europejskiego Bartłomieja Sienkiewicza, a Bartłomiej Sienkiewicz w rozmowie ze mną mówi, że on na cmentarzysko-polityczne słoni się nie wybiera. Więc jest to cmentarzysko, to prawda. Więc moje pytanie jest, komu wysyła sygnał Bartłomiej Sienkiewicz? Kierownikowi. Bezpośrednio kierownikowi wysyła sygnał, ale rzeczywiście od samego początku była mowa, że do Parlamentu Europejskiego Sienkiewicz się wybiera i że to jest misja tylko na pół roku. No albo coś się zmieniło, albo te porządki w TVP nie poszły, one w ogóle na razie nie poszły chyba, tak jakby sobie Donald Tusk tego życzył, albo rzeczywiście się Sienkiewicz zorientował, no bo Parlament Europejski to jest miejsce, gdzie można super fajne rzeczy robić, ale nie jest to miejsce, gdzie buduje się karierę polityczną na Polskę, no. To Andrzejowi Dudzie się chyba udało, ale dlatego, że był z 15 rzędu. To... No tak. No dobra, to porozmawiajmy teraz o wyborach samorządowych. No. Nie emocjonują cię specjalnie. Wiesz co, trochę mnie emocjonują, dlatego że pytanie brzmi, w ilu sejmikach straci Prawo i Sprawiedliwość władzę. Wydaje mi się, że zostaje im tylko jeden, że tylko Podkarpacie. Tak przynajmniej wynika z sondaży. Duże miasta przegra i będzie to takie kropka nad i trochę tego sukcesu, jaki 15 października odniosła obecna większość sejmowa. I Tuskowi bardzo zależy. Widać, że oni są w natarciu, w ofensywie, że są bardzo zmobilizowani jako partia. No sondaże też pokazują, żeby nastąpiło takie przycięcie. I rosną w sondażach i on chce pokazać, to nie był przypadek. Tak? To znaczy 15 października to nie był wypadek przy pracy, tylko Polacy po prostu chcą odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości. Te wybory są dla PiS-u zawsze bardzo trudne, bo wiesz, trochę trudno pokazać, że oni gdzieś wygrali. Te sejmiki to było jedyne miejsce, gdzie oni mogli pokazać, że mają władzę. Jak potracą sejmiki, no to jest koniec. Wszystkie duże miasta są dla Koalicji Obywatelskiej. A na pewno nie dla PiS-u. Albo dla kandydatów bez przynależności partyjnej. Ale wspieranych przez Koalicję Obywatelską, czy przez obecną większość rządzącą. No i Prawo i Sprawiedliwość tak trochę nie będzie miało czego pokazać w tych wyborach. Bardzo chcą, no ale jak widzisz, strategii nie zmienili. No wychodzi prezes i mówi, że ludzie Putina są nawet na tej sali, no. I to znaczy nie bardzo jest tutaj czym gospodarować w tej kampanii. No jak to nie? No Tobiasz Bocheński. No. Wiesz co? Sondaże warszawskie dla PiSu nigdy, znaczy Warszawa dla PiSu nie jest po prostu. Oni tutaj nie wygrają, ale Patryk Jaki 5 lat temu, 5 z kawałkiem, zrobił wynik lepszy niż PiS miało w Warszawie. Patryk Jaki miał 28% z kawałkiem, PiS w Warszawie 27% z kawałkiem. Więc to był niewiele, ale lepszy wynik niż dla całego Prawa i Sprawiedliwości. Bocheński w tej chwili ma wynik gorszy niż PiS w Warszawie o 2-3 punkty. Znaczy ma niewiele ponad 20%, a Trzaskowski ponad 56%. Znaczy nie ma tutaj... A to co, on wygra w pierwszej turze, Trzaskowski? Tak, tak, tak to wygląda. Poza tym wiesz, trochę musi. Mamy tą samą sytuację, co z Sienkiewiczem. Musi pokazać kierownikowi, nie? Ostatnie sondaże, wiesz, tu jest korelacja, że ostatnie sondaże prezydenckie pokazywały 3 polityków na jednym mniej więcej poziomie poparcia. Trzaskowski, co zaskakujące Morawiecki i Hołownia. To jest przedziwne, nie? Ten Morawiecki. Mniej więcej po 25 punktów, no plus minus tam, 27, 24, no tak mniej więcej. I to dla Trzaskowskiego jest, to jest wyznacznik, a nie wybory w Warszawie. On musi pokazać, że ma siłę, że cały czas przyciąga ludzi. Najlepiej by było, gdyby pobił rekord kierownika z wyborów parlamentarnych, bo Tusk miał w Warszawie 540 parę tysięcy głosów, Trzaskowski miał 505 w wyborach samorządowych, więc najlepiej by było dla niego, gdyby miał jeszcze więcej niż miał Tusk w wyborach samorządowych. Najlepiej by było, gdyby miał 60 parę procent, a nie te 56, bo wtedy ma kartę przetargową do wyborów na prezydenta Polski. A na razie... Na razie to skrzyżowanie Puławska tam wiesz gdzie. Tak, wiem. Niech naprawią. Tak, i ten tramwaj zbudują. Ale wiesz co, rozmawiałam o tym, bo my regularnie rozmawiamy o tym, że się nie da jeździć po Warszawie, że jest masakra. Rozmawiałam o tym z badaczami. Oni mówią tak, wszyscy warszawiacy są wkurzeni. Absolutnie wszyscy. Każdy warszawiak, który wychodzi rano z domu i musi dołożyć sobie te 20 minut, żeby gdzieś dojechać, jest wkurzony. Ale to w ogóle się nie przekłada na wybory samorządowe. Warszawiacy uznają, że mieszkają w stolicy, że w stolicy korki są po prostu. W dużym mieście, w każdym europejskim korki są. Kiedyś remonty się skończą. I no spoko, to nie ma z Trzaskowskim trochę nic wspólnego. Kurde, my jesteśmy fajni. Fajni jesteśmy, nie? Taki wyrozumiali, tacy europejscy, tacy zorientowani, wiesz? No dobrze, a czy kierownik Donald Tusk puści Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich? Mówię o takich, wiesz, już tych wyborach... Tych wyborach. Czy też sam wystartuje? Wiesz co, ja słyszę cały czas te pogłoski, że Donald Tusk mógłby sam chcieć wystartować, ale ja wciąż tego nie widzę. Naprawdę tego nie widzę. Ja słyszę głosy, że to by było dla niego ukoronowanie jego kariery politycznej, ale on miał ukoronowanie kariery politycznej, będąc przewodniczącym Rady Europejskiej. Wygrywając po raz kolejny z Jarosławem Kaczyńskim wybory i będąc 3. raz premierem Polski. Jemu ta prezydentura nie jest do niczego potrzebna. Ja naprawdę tego nie widzę. I mam wrażenie, że on postawi na Trzaskowskiego, chociaż z drugiej strony, no, jak mówię, wszyscy ludzie Trzaskowskiego mówią tak, dla Rafała w tej chwili prezydentura jest tą drogą. Z drugiej strony, jeśli Trzaskowski ma być kiedykolwiek szefem partii, to nie może zostać prezydentem. No właśnie. A od czasu do czasu Donald Tusk puszcza takie sygnały, wygłasza takie zdania, które na przykład ostatnio mówił: Rafale, poprowadzisz nas do zwycięstwa. No, świetnie, ale w jakiej roli? Poprowadzisz. No znaczy poprowadzisz. Jesteś poprowadziejem. Ty na czele. Poprowadzi Rafał Trzaskowski, ale wiesz co? Patrz, ja sobie tak myślę, że z kolei tak, te wybory prezydenckie w tej całej jakby układance i naprawianiu państwa po rządach PiSu są szalenie ważne. Przegrana w nich koalicji rządzącej obecnej oznacza, że nie zrobią porządków, że tak naprawdę pewne rzeczy zostaną już zabetonowane. Więc Tusk może mieć taką pokusę, żeby osobiście jakby dokończyć dzieła, a poza tym, no wiesz, latka lecą. nie żebym... Czy ty mówisz, że się Donald Tusk starzeje? No nie, tak odważny nie jestem, no co ty, no. No właśnie tak myślałam. Gdzie mi tam takie sądy wygłaszać? Natomiast chodzi mi o to, że wiesz, jednak praca premiera jest dużo cięższa niż prezydenta. Tak. I wyobraź sobie, masz taką właściwie już polityczną emeryturę. Jesteś prezydentem, spotykasz się z głowami państw, jeździsz sobie po świecie. Tam, no wiesz, no niewiele od ciebie zależy, ale... Dzięki temu masz czas na narty, tam na kraba i, wiesz, i pływanie w Zatoce Gdańskiej. Może to by skusiło Donalda Tuska. Będzie miał czas z wnukami, żeby spędzać. Do Juraty niedaleko z Sopotu jest. No dokładnie, ale nie mówię zupełnie serio, wiesz. Znaczy, ale nie, no oczywiście. Znaczy, jeśli dołożysz to, co ty powiedziałeś, że Trzaskowski, że ktoś musi wziąć partię po Tusku w jakiejś perspektywie, no to rzeczywiście Trzaskowski chyba lepiej, żeby został tym prezydentem Warszawy jeszcze. A najwyżej przyjął później partię. Ale to wszystko, o czym mówisz, sprowadza się do tego, kto wygra z Hołownią. Hołowni się nie przekona, żeby nie startował w wyborach prezydenckich. To jest jego ambicja. Ale co myślisz, że Hołownia pokona Tuska? Nie, ale te głosy nie powinny się rozbijać, tak? To znaczy, jeżeli oni wystartują obaj, to zawsze jest ryzyko, że do drugiej tury wejdzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości i w tej drugiej turze może wygrać, tak? Znaczy, tutaj jest trochę, no, półtora roku przed wyborami trudno mówić, jak te głosy by się rozłożyły, ale ja cały czas dopuszczam gdzieś tam myśl, ona jest karkołomna, ale jest, że Tusk może zdecydować o poparciu Hołowni w wyborach prezydenckich. Wiem, jaki to byłby policzek dla pana prezydenta Rafała. Byłby to straszny policzek, ale wiem również, że Donald Tusk trochę tym kusi Hołownię i w niektórych ich rozmowach to gdzieś tam pada. Oczywiście nie wprost. Szymon, ja cię poprę i oczywiście masz nasze głosy. Oj, wodzony na pokuszenie, gdzieś Szymon. Tam padają takie też, że no trzeba bym pomyśleć o jednym kandydacie, no zobaczymy, kto to będzie. Szymon, no, świetnie wiesz. Sobie radzisz. Tak, tak. Jako marszałek Sejmu. Najlepiej. I oczywiście te wszystkie argumenty, o których ty mówisz, one mają znaczenie, jak się ma 66 lat i już wszystko, wszystkie polityczne stanowiska za sobą. Znaczy, wiesz, jesteś człowiekiem zrealizowanym. Patrz, jesteś prezydentem, jednak coś od ciebie taczy, wiesz, w sensie takim, że tam gdzieś zawsze tylko możesz wiesz, zaznaczyć swoją obecność. Dla mnie to też jest pytanie, czy Donald Tusk byłby skłonny zrezygnować z tej realnej władzy. Czy, no wiesz, czy nie byłby to taki prezydent trochę jak był Kwaśniewski, który mówi rządowi, co mają robić. A, to niewykluczone, oczywiście. I który co chwila wzywa ich tam, wiesz, Rady Gabinetowej w trybie ciągłym. Tak, to raczej widzę. Znaczy... Co wtorek Rada Gabinetowa zamiast posiedzenia Rady Ministrów. Dokładnie, nie. Tu akurat masz rację, moim zdaniem tak by było. Ale też, no mówię, no jestem ciekaw, bo rzeczywiście, przynajmniej na dzisiaj, to koalicja rządząca ma raczej klęskę urodzaju, jeśli chodzi o kandydatów. Jeśli chodzi o kandydatów na prezydenta, tak. I wiesz co, oni na razie się nie kłócą i robią wszystko, żeby się nie pokłócić, chociaż tematów do pokłócenia się jest wiele. Ta aborcja nam wychodzi na pierwsze miejsce i nie ma tutaj zaskoczenia. Wiadomo było od początku, że mają zupełnie inne pomysły na prawo do terminacji ciąży. Ale za chwilę też te personalne sprawy będą kłopotem, bo trzeba będzie jakoś to sobie poukładać, a ja nie wiem, czy tam jest już pomysł na to, jak to sobie poukładać. Myślę, że oni na razie, wiesz, samorządowe, europejskie, trzeba pokazać, że PiS przegrywa w tych wyborach, a potem ułożymy się do prezydenckich. A słuchaj, na ile te siły takie odśrodkowe, które się pojawiły w PiS-ie, one mogą doprowadzić na przykład do rozpadu PiS-u, zanim jeszcze w ogóle dojdzie na przykład do wyborów prezydenckich, czy też, znaczy wiesz, co mi chodzi, znaczy, że po przegranych wyborach samorządowych i europejskich, no bo się na to zanosi, że znaczy na pewno nie będzie takiego sukcesu, tak? Jak był znaczy, poprzedniej rozdaniu. Mówię o PiS-ie, że czy wiesz, że te rozliczenia, te głosy, że już panie prezesie, czas na emeryturę, on się wzmocnił na tyle, żeby Kaczyński na przykład odszedł z PiS-u przed wyborami prezydenckimi, czy nie? Nie wygląda mi na to w tej chwili, tylko wiesz, to w tej chwili już są takie ruchy, że może wystarczyć jedna iskra. I to eksploduje po prostu. A może tej iskry nie być, może jest wciąż, i o tym trzeba zawsze pamiętać, w Prawie i Sprawiedliwości bardzo duża grupa działaczy, polityków, którzy uważają, że Jarosław Kaczyński ma zawsze rację. I te głosy, które my słyszymy, są głosami tak naprawdę mniejszości i to pokłóconej ze sobą nawzajem. Ja widzę absolutnie... Czyli większość uważa, że prezes tak, nic mówi. Na razie tak. Boże, jak ja bym chciał, żeby tak w Newsweeku było. Jak tylko zacznie przychodzić na kolegia i mówić, że tutaj też są ludzie Putina, to rozważymy, okay, dobrze? Dobra. Czyli ta kłócąca się mniejszość nie ma siły, tak? Na razie nie ma siły, ale mówię, to są rzeczy, które w tej chwili, to jest taki chyba najtrudniejszy moment, w jakim Prawo i Sprawiedliwość było przez ostatnie lata. I one, może się okazać, że jest jedna wypowiedź, jedna rzecz, która nagle sprawia, że jest masa młodych ludzi w Prawie i Sprawiedliwości, którzy mówią nie, dość. Znaczy my nie jesteśmy w stanie tego dłużej tłumaczyć. My nie jesteśmy w stanie dłużej opowiadać na, wiesz, jest kampania wyborcza samorządowa. Oni idą do ludzi, oni idą na targowiska, oni idą do lokalnych społeczności. Ci ludzie w lokalnych społecznościach patrzą na nich i mówią, ale co ten prezes opowiada? No i oni muszą zacząć muszą to tłumaczyć. Kolejny raz w ciągu pół roku znowu tłumaczą, co prezes miał na myśli, jak opowiada te rzeczy, które opowiada. I może się okazać, że to będzie za dużo, tak? Że to jest ten moment, w którym oni mówią, nie, dobra, już my pójdziemy sobie już do jakiejś innej partii. No, pamiętasz, jak powstała Platforma Obywatelska? Donald Tusk po prostu też miał dość Unii Wolności. W którymś momencie i tego, że uznał, że to są ludzie, którzy się oderwali od rzeczywistości. I tamto oderwanie to by było niczym w porównaniu z oderwaniem Jarosława Kaczyńskiego. A tam naprawdę jest masa polityków koło 40, między 40 a 50, czyli jak na polityków ludzi dość młodych, którzy też chcieliby jeszcze coś znaczyć w polityce, a Jarosław Kaczyński ich skutecznie blokuje. Więc ja widzę potencjał na powstanie nowej partii, ale raczej po wyborach prezydenckich niż w tej chwili. Mówiła to Dominika Długosz, to Newsweek, stan wyjątkowy także. Czy coś pominąłem? Nie. Bardzo Ci dziękuję, Bardzo Dominiku. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia później. Do zobaczenia również. Miłego.